Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa, przed nocą zdążymy. Tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów. Gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Skąd to masz? Z odpustu. Cwaniak. Ну как, черт, сколько ног у тебя? Две. Это Маруси. Я ей свой подарил, чтоб пошла с Янком на прогулку. А вот размножились, как тараканы. А что то есть таракан? Таракан? Как то назвать по-польску? Ну, ну, шибко бега, ма шесть ног, есть чарне и холернее вредне. A ja wiem, to mi w lesie opowiadali taką zagadkę. SS-man na koniu. Drogi wejdzie wojok długi. Nie muzykalni w tym rycen, czy co? Obszedek pół setki mieszkań tomuś. Byłech w 10 sklepach i nic. Ale wpadł na fajny pomysł. Przyniósł jak dwa zegary z muzyczką. I co się gapisz? Jak krowa na malowane wrota. Zegaraś nie widzi. Au! Bardzo dobry pomysł, Gustliczku. Nie? Tylko mało oryginalny. Jaki? Nikt harmonii nie znalazł i dlatego wszyscy... Ej! A, ten... ja. Dobry? Weź to potem ciepło! Nie, 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 nie. A? Daj. Dzień dobry. Obergefreite Kugel, Vertreter, Kommandierer Miasta, dla cywilnych ludzi. Właś! Jak róże? O, keine róże. Kwitną tylko bez kolokatedra.
ale ludzie trochę są. Staruszek, dzieci, kobieta. No to się opiekuje, no. Kabli nie gryź, bo jak jeszcze roz, to... Ja mam duża wdzięczność. Ja kazal przynieść pamiątka, a potem coś powiem. Rein! Szafa. A w środku? Naps. Kein Schnaps. Pieprza jest, do zupa. I soli też. Spieprzej! Wracają. Towarzysz pułkownik! Obywatele pułkowniku, melduje radziecką grupę zwiadowczą i załogę czołgu Rudy podczas... Nie ma Rudego. Zostaliśmy bez dachu nad głową. Uważaj. Za chwilę zostaniesz bez spodni na siedzeniu. Tak jest, obywatel pułkowniku. Straciliśmy wóz, to było... Tak, wiem, no. Wiem. W najtrudniejszej sytuacji spotkaliście kapitana Bwery, który wam wskazał, którędy ominąć śmierć, a potem nam to wszystko zameldował przez radio. Jasne? Pieruna, jasno, obywatel pułkowniku. Gdzie dowódca czołgu? Poszli z Marusią w miasto szukać harmonii. To dla szeregowca Czereśniaka, bo ta stara od wichury to już on dawno pionu strzelu. Nie, od łamego trafił. Harmonia między nimi była od dawna. Mechanik. Tak jest, obywatelu pułkowniku. Posz. O godzinie 14 wprowadzam szybką grupę pancerną z rubieży. 5 kilometrów na zachód od Rycyn. O 11:15 chcę widzieć całą załogę w komplecie. Co za bzdura. Musicie je podregulować. Co, Szaber? To nie jest złote. Zabrać nie da rady. Do niewoli wzięto, obywatelu pułkowniku. Do niewoli, powiadasz. Tak, niech czas ukradziony przez wojnę oddają. Będę tu kwadrans po 11. Cisza, spokój. Nie rugaj. A, pilnuj. Thank you.
Cierkow. Kościół. Tam był ołtarz. Jaka tiszyna. U was w cerkwi ładnie śpiewają. A ty widział naszą swadźbę? Nie. Hände hoch! Kehrt euch! Ihre Dame, der Tod oder das Leben? Trupp oder Schiffe? Wir brauchen andere Kleider, fünf Kleider, Zivilanzug, nicht Uniform. 10 Minuten, oder? Verstanden? Los! Miał nosa, starszyna. Że jeśli Szarik, to i oni tu muszą być choć blisko. Panie plutonowy. Pozwoliłeś go dać po imieniu. Ale ja w takiej sprawie, że lepiej mówić według szarży. Czego? Jakby tak wolniej iść do przodu, to by mniej ludzi zginęło, no nie? A nieprawda. Jak Fryca nie pogonisz, to on kilometr dalej w okop wejdzie, miny podłoży i potem go wykurzaj. Trzeba gnać, zanim się opamięta. To jedna prawda. A drugo to to, że w więzieniach i obozach ludzie czekają. Szarik! Szarik! Piesku, gdzie Janek? Gdzie Marusia? Wiesz, ja se to wezna. Kaj oni poszli. Może ich zawołać, co? Czekaj, obejdziemy ich z tyłu, z nienacka. Wo ist die Medal? Gib doch! Wo ist die Medal? Bist du verrückt? Gib doch Schnaps! Mein Medal wird ja zatłukać, sukicyn. No już! Już się! Zabawaj! Do góry, łapie! No już, do góry! Czterech, a ten piąty. A po coś ty im ubranie nosił? Musiałem. Chcieli ją zabić. Leute! Hilfe! Popieram. Pilnuj trupiarza, Tomek. Złaź! No złaź ty! Leute! Hilfe! Aganio, co tobie? Niczego. Niczego, k swadbie zażywiat. Hilfe! Hilfe! Kreuzburg! Konzentrationslager Kreuzburg! Kreuzburg!
Widzieli stryj w ataku, co? A nie mówiłem to co z tego, że wskazujący sztywny, ale środkowy się ugina. Oj, nie marudź, Józku, nie marudź. My do szpitala tylko na trochę opatrzą i wtedy zobaczymy, co nam czynić przystoi. Zeskoczywszy i do pułku powrócę. Aj, nie skacz, Józku, nie skacz. No trzeba stryjca odprowadzić, z silnym ramieniem wesprzeć. Hej! Stój! Stać! Wodziciel, stać! Co, nalot? Nie, rannego weźmiemy. Posunąwszy się, Józku, miejsce uczynisz. Sierżant Kost z prośbą. Stanisław Zubryk z Mińska Mazowieckiego. Weźcie dwoje rannych. No nie wiem, czy mi wolno, wiecie. 3 tygodnie temu jak mnie wzięli, że niby felczer, a tu strzelają. Jak wojna, to strzelają. Bierzmy rannych. No już, ja chodźmy. Nie wiem, no. Gdzie? Chyba na sufit! Ale co wy? No, my się trochę postronimy i miejsce się znajdzie. Ot kula, dura, nogę zaczepiła. No, dawajcie go. Chudzieńki on, oj chudzieńki. Kompanijny kucharz, znaczy swolocz. Niemiec, nie rozumie. Do diabła z wami, zjeżdżajcie z czego, nimi. Czego, czego, czego? No nie ma miejsca dla nas. Chorąży pozwolił, spływaj. Nie wiem, no, jak jest miejsce, to bierzcie go. Jakże to tak, żeby ja Niemcu miejsce dawał, a? Panie Szaweło, jego gestapo do lagru wsadziło, ale to porządny człowiek. Osiadaj, siadaj. To że niczego, ja wam ja stanę. Pojedziesz? Zaczyń mnie w hospital. Czort wie, jaki to bagnet, pojedziesz. Mnie nie nada w głos, nie pojedę, nigdzie nie pojedę. Pojedziesz i dostanę zastrzyk. No bo to tak da, bieria, bratna. Ja z tobą niczego nie боюсь. No ładna. Wrócisz po nią. No ładna. Pożalejesz. No, no, ty nie sama, Golombeczko, ty z nami. Panie Szaweło, niech pan jej pilnuje. Niech pan jej nigdzie same nie puszcza. Gdzie was szukać? W Berlinie. Jak pod studziankami. No to co? Wtedy nie minął miesiąc, jakośmy się spotkali z nią w szpitalu. Pfu, żeby ci tak język zardzewiał. A że z babami zawsze kłopot, to prawda. Ja mam czas, ja się wydarzenią jak osiwieja. Towarzysz, bieraj naszych. No? Swoich chwacir. Twoi to śledzie pitrusy, folksztor wystraszony, a nasi patrz. Aha. Jakie Hitler syny, za naszych i medal możesz pouczyć. Zakurku imiesz? Chwacik. Nie chcesz, nie nada, zachodzisz, nie będzie. Dawaj, poszli. A jo. O. No, idźcie. Z babami wywalczył. Tomek, no, szybciej. Chodź, chodź, chodź. A gdzie Marusia? Ranna w rękę. Nie ochronili, znaczy? Padła w zasadzkę. Pojechała do szpitala. Za parę dni będzie z powrotem. Z naszej armii czasty idut. No idut. A tam na górze nikogo? Wszyscy uszli. No a rzeczy? Boisz się, że ci twoje zegary podwędzą? Worek tam został! No, gdzie ty pierwszy stretim się? Konieczno w Berlinie. No, w samo centrum Berlina. Tam, gdzie Hitler komandiruje. No. Dawaj, poszli. Szegam, marsz! Ech, lepiej, że Marusia w szpitalu. Wraca na front, a tu frontu nie ma. Jak to nie ma? Po prostu. Siedzą za stołem sojusznicy. Bonjour, siemasz, zdrastujcie. Nie? No. A tu tylko Niemiec piwsko podaje. Frontu nie ma i nikt nikogo nie bije. Jedzie mi tu czołg? Konserwy? Nie brak, nie brak!
Ja ci dam konserwy. Ale co ty myślisz? Konserwy. Nie rusz. Zaraz. Dobry jest. Kolanem? Ci dam kolanem. Ruchnąć. Ty bierz Tomka. No dawaj. Puść! Co to jest? Nie, to... Która noga jest? Czyja to noga? Tak, tak. Puść! Jak psy. No teraz gadać, co się stało? Konserwy chciał zabrać. Psa, weźcie, puść! Bo mnie pożrą na to bydło. Chciałem nastawić, było 15 minut później. Akurat ten musiał nastawiać? A tyle innych było. A jeśli można wiedzieć, to co kogo obchodzą nasze zegary? A obchodzą. Zegary nastawiać chciał. W konserwach. Będziemy współdziałać. Kapral podchorąży, Daniel Łażewski. Sierżant Kłos. A do mnie, jeżeli krótko, to po prostu Magneto. Grigori Saakaszwili. Jak? Ty skąd wiesz o współdziałaniu? A stary chce most na kanale uchwycić jeszcze przed podejściem sił głównych. No. O, widzę, że z dowódcą motocyklistów zawarliście już znajomość. Proszę. Tak, i to nawet bliższą. A to jest porucznik Kozub, dowódca patrolu. Obywatelu pułkowniku w Kreuzburgu jest... Już zdążył ci powiedzieć. Więc nie w samym mieście, ale na południe od niego jest betonowy most, który... Obywatelu pułkowniku, pozwólcie zameldować. Pilne? Tak jest. Mów. Znaleźliśmy więźnia z obozu koncentracyjnego w Kreuzburgu. Mówi, że SS chce wymordować wszystkich więźniów tuż przed samym wyzwoleniem. Gdyby się udało zaskoczyć SS-manów, to organizacja bojowa uderzy od wewnątrz na wachmanów. Gdzie on? W szpitalu. Polak? Niemiec. A dlaczego SS ma zwlekać do ostatniej chwili? Bo produkują pociski przeciwpancerne o zwiększonej sile przebijania. Mają pracować do ostatniej chwili. 4000 więźniów. Dał mi dokładny plan. O. To jest ten obóz. Jakby nie iść do przodu, to więcej ludzi by zginęło. Tak. Więc Kozub, wszystko tak jak było. Z tym, że nie most, a ludzie. Wydłużysz skoko 10 kilometrów i sforsujesz kanał po cichu. Jasne, towarzyszu pułkowniku. Do wykonania zadania wyznaczam oddział rozpoznawczy, w którego skład wchodzą pluton motocyklistów Magneta, twoje dwa czołgi i wasza załoga. Jako desant? Zapomniałem, masz list od ojca. Był na tamtym brzegu, ale was nie zastał. Zostawił pudełko od Pomorzeń i ruszył na Szczecin. Co zostawił? Nie pamiętasz, jak w Gdańsku składali się na czołg? Kiedy to Wichura i Grigori zakochali się w takich ślicznych bliźniaczkach. Poczekaj. Nawet fotografie przez ojca przysłały. Zaraz, co? Jak? Co, kupili nowy czołg? No myślałem, że wiecie. Dla nas? Nowy? Gdzie? No tam, na podwórzu. No suń się. Ura! Rudy! Fajny jest Rudy! Ale mam piękną lufę! Macie Rudego, ale ja na piątego! Chłopaki, biegniemy zobaczyć. Powariowali. Dokładnie powariowali. Jak dzieci. No zobacz, jak smarkacze. Nie nawalą? Nie, Kozub, nie nawalą. Lepszych zagończyków ze świecą w całej Rzeczypospolitej szukać.
Masz łączność z panem? Tak jest. Hiszpan, widzę cię. Skręcaj na lewo, na zachód. Ja daleki zrozumiałem, odbiór. 2 kilometry masz czyste. Dalej radź sobie sam. Litka, odezwij się. Stary ci oddał słuchawkę? Litka! Zdaje się, że ten fonogram nie dla mnie. Mamy fajny czołg, słyszysz? Tak, tak. Odezwij się! Artur! Panzer! Dobry jesteś, króle astrańskich szos. Masz, i natnij gołęź. Kaput. My son, kaput. In Polen. Zweiter. Auf Kreta. Dritter und vierter. Vor Stalingrad. Stalingrad, kaput. Ci przyprowadzić i przekazać. Dobra, zgodziłeś się przecież. Ale tylko do stanowiska naszego pułkownika. Szkoda, że nie zostawiłeś na skrzyżowaniu szos. Mam już dość. Ja pod pancerzem nie mogę, mnie jest duszno. Zostań, nie trzymam. Ja nie jestem pancerny. Zostań, popasiesz krowy i poczekasz na swoich. Do wozu.
Stalingrad. Dritter und vierter. Droga do lasu wolna. Możemy ruszać. Pożywcie się. Zostaniemy tu do zmierzchu. No to stracimy ze 3 godziny. Pułkownik mówił, że każda minuta jest droga. To może ja wezmę motory i... Dawno ty w boju? Od studzianek, 9. A ty? Ja też, od sierpnia. A ja od 36 roku, już 9 idzie. Te czołgi i motory łatwo stracić. W ciągu minuty. A ja chcę je mieć w Kreuzburgu. Chodź, zjesz z nami. Mówili w sztabie, że to wyście te tamy wysadzili. No. A ty do nas przez Wisłę? Tak. Z batalionu Parasol we wrześniu. Z Czerniakowa. Wołają cię magnetą? Pseudo. Niby, że jak podkręcić, to iskra skacze. Ostro twoje jeżdżą, nadążyć trudno. Tych, co wolniej jeździli, dogoniły kule. Biłeś się o te puszki jak tygrys, a teraz to nie tylko mnie, ale jeszcze Szkopowi dajesz. Inna rzecz jak siłą brali, a co innego samemu dać. Nad Wisło to bym łeb szpadlem rozbił, a teraz dałem chleba, niech ci pa. Może on twojego nie chce? Jak to nie chce, wziął. A długo tu nie będziemy. Hitlera tylko do klatki, ogłop ku domowi. Na Kreuzburg. Ich kann den Weg zeigen. Na Kreuzburg. Ich kann den Weg zeigen. Zeigen. Eine Polen. Zweite Kreta. Dritte und vierte Stalingrad. Stalingrad, vier Sehne, vier Sehne. Rechts da und gerade. W poprzek, to znaczy, że kanał już blisko. Blokujcie z obu stron i skaczemy. Gdyby nie ten stary, to... Po drugiej stronie szosy natychmiast rozpoznacie przeprawę. Zasuwamy, chłopaki! Thank you.
Jest porucznik Kozub? Tak jest. Straciłem w ogniu motor, dwóch żołnierzy i tego... Siadaj i pij. Kawa? I to prawdziwa kawa. A coś myślę. Ona tu ma wszystko. Którędy? Nie wiem. Przy dwóch mniejszych mostach są bunkry, a po przeciwległych brzegach stanowiska dział przeciwpancernych. A do betonowego w ogóle nie można dojechać. A jakby tak znienacka wyskoczyć, po ciemku oślepić załogę pociskiem? Ryzyk fizyk, może się uda. Próbujemy? Nie. W Kreuzburgu potrzebne mi wszystkie czołgi. Może z jako płycizna? Nie. U nas kole Ustronia na Wiśle to... Toś ty jest z Ustronia? Z Ustronia. Jest! A ja z konia kołam za przełęczy. A to czemuś głupio od razu nie rzekła? Co miałam rzec, jakżeś na mnie od razu z mordą i automatem roz pysk rozdziawiał i razem z tą generalską hołotą mnie ustawiał pod ściana. Dźwignij! No! Dźwignij. Chwytaj, sił nie masz. Ale schron jak dla sztabu. Włazić! Pierrony! Uch. Będziesz ty teraz łapy przy sobie trzymał. Raz! Na front dziadów pchają i dzieci, a u niej wartownicy jak byki. Mi mówią. Takem ślubowała, że pierwszego polskiego bojoka. Honorata. Że pierwszego, żeby nawet, żeby był nawet bolszewikiem. Jaki o bolszewik? Gustli wieleń. Od wschoduście przyszli, to bolszewiki. co mi tam? No przecie Polacy. To może ja powiem, gdzie most, co go nikt nie pilnuje. Powiedz, mocny? Mocny, bo stary. Dawniej jak to robili, to tak, żeby się nie złamało. O taki most. Zwodzony. Nie zwodzę, tylko prawdę godam. 100 lat ma albo i 200. Z żelaza zrobiony. Był tu jeden taki. W cylindrze. Jak kominiarz. Generałowa mu pokazywała, że historyczny. A panna honoratka nam pokorze? Jak pan Gustlik poproszą, to pokorza. Most pokorza. I żeby mnie potem odwieźli. W garażu stoi samochód generała. Można wziąć. Tylko do samego mostu nie dojedzie, bo zeszłej niedzieli rów głęboki wyryli, żeby czołgi bolszewickie nie przeszły. Na motocyklu odeślemy. Tych pierrunów pod podłogą muszę dopilnować. I jak reszta naszych przyjdzie, to ich oddam. I niech ich na roboty do Polski zabiorą. A jaki ten wóz generała? Mercedes? Wielki i czarny z chorągiewką. No, ruszamy. Honorato. A honorata umie strzelać? Spod fortucha. Umiem. Wujek w Rowszyce chodził. A może by tak pana honorata coś zarzuciła na ramiona? No co są teraz takie chłodne?
Ja, panie Gustlik, to mam taki gorąc w sobie. Da reicht meine Kanne rüber. Ab, du Vieh! Was ist denn los? Komm her, es ist ein Hund. Lass das. Das ist kein Pole, kein Russe, ein deutscher Hund. Da, da, friss. Hast keinen Appetit, was? Der mag das nicht. Doch, er frisst. Du, den Hund habe ich hier noch nie gesehen. Der kommt mir auch neu vor. Na, nicht mehr lange. Noch 2 Stunden. Chodź tu. Chodź. Spokój. Uciekaj na most. Tam. No poszedł. Hey, ich fresse dich. Weg! Weg! Hau ab, du Köder! Geh zum Teufel, du Vieh! Hau ab! Ist hier jemand? Stelle gebracht, Leutnant, flott abprotzen!
Mosz majsery, jakby co. No i co? Jest rów, ale czołgi przejdą bez... trudu. A gdzie masz onucę? Zgubiłem się. Przy moście dwóch wartowników. Napij się. To trzeba było od razu zdjąć. Nieważne. Za to po drugiej stronie nie jedno działo, tylko cała bateria. Przeciwlotnicze, duży kaliber. Straciliśmy przeszło godzinę i trzeba będzie zawracać. Nie. Wolę mieć przed sobą zaskoczoną baterię, niż działon przygotowany do strzału. Zobaczymy, czy nie da się ich czymś zająć. No, chodźmy. Więcej tu kalkulowania niż walki. Trzy armatnie lufy i do tej pory zimne. Palce świerzbią, żeby nacisnąć spust. Ano właśnie. Ja ci powiem. Ten porucznik to... Ale tak po prawdzie najlepiej to, żeby bez strzelania, a wygrać. Grot, Grot, ja daleki, wołam cię, Grot. Odbiór. Śpią czy jak? Obywatelu poruczniku, u mnie jest nowa radiostacja. Spróbuj. Ja daleki, Grot, odezwij się, odbiór. Witka, odezwij się, śpisz? Nie, nie śpię. Wszyscy cali? W porządku. Daj starego. Ja na grocie. Ja daleki, ja daleki. Cztery tyczki na drodze, proszę garść grochu. Bez światła, współrzędne celu. 33, 01, 51, 17. Zachodni brzeg. Czekam odpowiedzi. Odbiór. Daleki, rozumiem. Wysypię groch na 21. Dziękuję, zrozumiałem. Ile potrzebujecie na zdjęcie wartowników? 5 minut. Pójdę z plutonowym jeleniem. Tam trzeba chłopa, żeby ten most opuścić. To ruszajcie. Chodź, idziemy. Frisst doch, na komm. Jetzt strzelaj do psa! Szarek do wozu. No. Pierdolona. Coś siedzi w trybach. Pójdę popatrzeć. Tyś tam posadził tego strusia! Jakiego? Tego z jajem na karku! Tak! Grom, zaczynaj!
Zna robotę ten Hiszpan. Wszyscy słyszą? Zgłosić się? Sokół, zgłaszam się. Rudy słyszy? Uwaga, przed nami obiekt ataku. Wszystko bez zmian. Naprzód! Grześ! Gaz! Zasięgi! Ładuj odłamkowy! Jest odłamkowy!